Siema. Jest rodzinec ryciński. Wziąłem Husqvarnę. Przyjechałem na mainie. Ogólnie Husqvarna jest pod serwisie u Jerego i muszę w niej spróbować odmyć właśnie takie plamki, które pozostały gdzieś po tym, jak mi spod zębatki leciał olej. O, tutaj widzę, że opona spotyka się z tym, z czym nie powinna. No kurde, mam taki specyfik, zobaczymy, jak to wyjdzie. Z tyłu też okleina mi odeszła już prawie do końca, będę musiał ją zerwać. Zaraz mały serwisik zrobię huśki na stacji i na mały trening lecimy supermoto, bo za tydzień prawdopodobnie, jak będzie pogoda, jak dopisze pogoda, to jedziemy z chłopakami, tutaj ekipką od nas, na Puławy. I tam to nie pali gumy, ma też kogoś jeszcze, jakiś ziomków wziąć. I tam mamy kilka osób jechać do Puław, a jak wiecie, Puławy to jest stolica supermoto. Dobra, biorę się za mycie tego dziadostwa. Kurde, boli ręka spsikać to. Chciałem trochę pokrykać. Powiem wam, że zaraz się zatrzymamy, pokażę wam szerszą dźwignię. Szerszą dźwignię zamówiłem od hamulca. Staram się tym hamulcem kontrować. Ogólnie pogoda jest kozak, to już chyba takie ostatnie podrygi. Jeszcze przyszły tydzień ma być fajnie. A mówię, wyskoczę sobie, pojeżdżę na tym jednym kole. No bo mam w planach jechać tam do tych Puław, do chłopaków i do dziewczyn. Tam u nich naprawdę jest sroga ekipa supermoto. Jakby chcę odhaczyć to jeszcze w tym roku, no nie, żeby tam pojechać. Super. Wiem, że jeszcze wyżej, kurde, 5-10 cm i już będę leciał takim naprawdę srogim pionem. Dlatego ten hamulec, muszę go, kurde, cały czas wdrażać. Człowiek się uczył z prędkości jazdy na tym supermoto i teraz jest problem właśnie wbić sobie do bani ten hamulec, no nie? Bo nie sztuką jest jechać na piątym czy szóstym biegu, wyrwać go i lecieć sobie tam pół kilometra czy coś. Sztuką jest wyrwać z trzeciego biegu czy z czwartego i lecieć sobie fajnym pionem. Tą 3 lata już jeżdżę, już kurde trochę się lata na tym jednym kole. Fajnie by było to tak doszlifować do poziomu tego hamulca. Kurde no.
kozak by było. Zaraz się zatrzymam, tutaj sobie fotkę jakąś strzelę fajną. Pójdę. W tym słoneczku ona będzie lalka. Ale stopala sobie zajebie, o. To słaby ten stop. Dobra, tutaj będzie dobra fota. Dobra fotka Husqvarnowa. Zwinę tą tablicę, żeby mi się nie... Bo tam pod koło mi podchodzi i się podgina. Ojej, jaka tu będzie fota. Wariacie. O wariacie. Nie przewalisz się? Nie, chyba. Dobra, przerwa na fotę. W międzyczasie zapraszam wszystkich na Insta. Zryty moto, wbijajcie. I jak widzicie ten filmik, to polubcie też nową fotkę u mnie na Insta. Kurde, fotek nacykałem, człowieniu. Dobra, trzeba coś pogumować jeszcze. Jak ja w ogóle... Nie no, ciśnienie to mam takie spoko z tyłu. Z przodu mam chyba więcej dojebane powietrze niż z tyłu, bez kitu. Nowy ręka Weissa, Alpin Starka sobie kupiłem tamte, bo wszystkie takie mam jakieś już po przeżyciach. A i nie wiem, czy najpierw wstawiłem odcinek Składa, czy najpierw Supermoto. Ale jakby najpierw Supermoto się pojawił odcinek, no to tak, widzowie, wyjechałem quadem po, nie wiem, 4 czy 5 miesiącach. Quad znowu wyjechał w teren. Wiele osób pytało, czemu nie jeździłem. No, z jednej strony to nie miałem czasu, z drugiej strony mój majster nie miał czasu, bo tam jakieś pierdoły trzeba było poprawiać po tym słabie. No, ale fura już śmiga. Mam nadzieję, że teraz będę więcej jeździł w terenie. Na quadzior to petarda. Muszę jedynie, wiecie co zrobić? Przełożenia w nim zmniejszyć, bo ma za długie przełożenia. Jadę piątką, opór gaz, to mi tak dochodzi do gdzieś 60% obrotów i już się nie rozpędza więcej, a ma jeszcze całą szóstkę, także zmniejszę przełożenia, nie wiem, czy w tym sezonie, no raczej w tym sezonie jeszcze się uda pokombinować z tymi przełożeniami. I myślę, że będzie petarda. Dobra, dawaj coś na gumę, majster. Nowy ten włącznik, wyłącznik świateł, gaszenia. Powiem wam, że w sumie jestem bardziej zadowolony z tego zamiennika, bo mogę całkowicie wyłączyć światła. To jest zajebiste. Teraz mogę włączyć, ale zajebiście też świecą kierunki i jeszcze długie światła. No petarda jest ta lampa. A patrzcie, jak te kierunki w ogóle fajnie pracują. Kozak. O, a jeszcze może ktoś ze szpeców mi powie, bo odkąd kupiłem tą Husqvarnę, w sumie tak mam, wydaje mi się, że przez to, że mam kompletny wydech HGS-a, jest taka akcja, że on, poczekajcie, ciężko też tak pokazać, ale o, widzisz? Potrafisz zgasnąć, jak mu się odjebie, ale to tylko na, jak stoi i jest na wolnych obrotach, to takie coś się dzieje. Dobra, leć. Pokatujemy sobie dwójka, trzeci bieg. To będzie cel na to, żeby sobie pośmigać, założę gogle. Albo w sumie zdejmę te gogle na brodę, będzie mi trochę wygodniej. Dobra, lecimy. Hamulec jest, wszystko jest. Thank you.
fajnie właśnie tego szukamy punktu, gdzie jest wysoko, nie odpuszczamy gazu, nie wbijamy gwoździ, jak to się mówi. Chociaż w zawieszeniu enduro to nic się nie dzieje, jak pierdolniemy całą ciężkością motocykla, jeszcze naszej wagi w dół. Dobra, jedziemy. Ale i tak w ogóle nie używam hamulca. To jest tylko operowanie gazem. Kurde, gruby, dawaj ten hamulec, atakuj, no. Zauważyłem, że on łagodnie właśnie reaguje, nie ma tak, że jebnięcie na tym hamulcu, on tak fajnie delikatnie opada, jakbym to zgrał, to by było pięknie. Ale łatwo się mówi, ciężko się robi, nie poddajemy się, robimy swoje. Byłem tam u chłopaków w Białymstoku, to oni takie piony walą, że to, co ja tutaj teraz robię, to jest jakieś, nie wiem, no może nie połowa tego pionu, ale gdzieś jakieś 80%. Jeszcze 20% mógłbym ją wyżej śmiało walić. Kurczaki, no. Jedzie pociąg jakiś, lubię zajebać na gumę przy pociągu. Kurwa, jak to chodź? To jakiś... O, pa, pa! O, skubanie! A tu jakimś ścigiem jeszcze, ja pierdolę. Siema, majster. Nie było od kolegi mojego przed chwilą? Którego? Na czym? Ale dzik, ja pierdolę. A tu jeszcze ktoś MRF-em jechał, jakiś ziomek. Ty, a tu masz... Tu ci handbar wypadł, majster. Nie, muszę poprawić teraz na tym. Nie miałem kiedy. To nie enduro. Aj, co?
Nie enduro. Bez gazu to palić? No. Bez gazu. Pierdala, majster. Ale zaraz handbar zgubisz, wiesz? On zaraz wypadnie. On już wypadł. On już wypadł. Ja nie miałem w ogóle pointa i nie pasowało mi to, co mi przyszło, nie pasowało, ale ja to sobie wpierdolę. Kurwa, zapierdala, nie ma się do czego przyczepić. Kurwa, majster, nieźle stuntujesz. Znaczy, to porządki moje dopiero, no. Mało, to... Za mało mocy, żeby wiesz. Jak na początki to nieźle. Czekaj, wezmę to rzucę weź przy kasku. Ze swoim przypierdolę. A ten ziomek na MRF-ie chuj pojechał gdzieś, co? Niezła, co? W słońcu to w ogóle się no, tak mieni. Tak się mieni, kurwa, zajebiście. Cześć, kaczoro. To jest kurwa, okleina też zajebista. No. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, kaczorze? Dawaj tutaj, przy torach, skuterkiem. Przy torach, skuterkiem dawaj. Przy torach, przy zarębach. Jak tutaj, o. Kwa, kwa. Nie, na razie nie mam, kurwa. Powiedz tak, kaczor, powiedz kwa, kwa. No pokaż się, no widzą. Pokaż się, widzą. O, jadę, chłopy. To przyjeżdżasz, kaczoro, czy nie? No na razie nie mam, nie, no w domu. Dobra, na razie ogonie. Pa. O nie. O, słychać MRF-a. Trzeba zrobić tak. O, chłop przyjeżdża. O, okej. Okay. O, już. O, tak. Weź mu tego MRF-em, jak będzie, to mu krzyknij czy coś, bo on nie będzie widział. Bo jak krzyczałem, to nie spojrzał nawet tu. Ktoś masz mi kupić, ktoś mi kupił. Tam człowieku, przewołki. A, dobra. Stunterze. Ja jak miałem swoją ninja, to też na początku od dołu próbowałem ten. Weź mu machnij metrowy. Ej, majster! Musisz tak jak jesteś gdzieś przy 7-8 tysiącach dopiero rwać. No to tak próbują, nie? Nie, jeszcze wyższe obroty musisz. Kurwa jebać. Przęgła trzeba potraktować. Dawaj zryty. Nie no. Zara, lagi, jak on podniesie w górę, żeby lagi nie wypadły. Chłop ma predyspozycję skuterską tam, co?
dalej idzie. Chyba to diabeł. Nieźle, co? Będzie na koło? No niech próbuje, kurwa. To po to jest ten sprzęt, żeby napierdalać. Ja no też jestem dobry chłopak, kurwa, dwie minuty znam, dałem mu, kurwa, motor, mówię, masz napierdalać na jednym kole. Ja pierdolę. Jaja. Jaja. Co, po lesie dzisiaj latasz? Nie. Wczoraj kładem jeździłem, trochę z chłopakami, ale chujowa pogoda, deszcz padał. Ale się cieszę. Ale coraz bardziej tylko mózg puszczał. Musimy się otworzyć, czekałaś najpierw spokojnie. To się dobrze nie skończy. Spoko, więc samochodów to było. Trzeba majster dobrze trafić z obrotami też właśnie. Ja to ze sprzęgła walę. Już go na przykład nie walę w ogóle, wiesz, z gazu praktycznie. Każde poderwanie to tak od trójki ze sprzęgła. Tak? No. Ja to z gazu walę, no. Bezpiecznie się tutaj czuję. No ja właśnie A ja właśnie bezpiecznie się teraz od jakiegoś czasu czuję, jak ze sprzęgła walę. Wiesz, nie znam maszyny, to wolę no. Z gazu i jak to w razie to upuścić mu. A strzelę ze sprzęgła za mocno, zaraz do tyłu bym poleciał. Ale nie no. Na pewno mi się lepiej jeździ taką 450 w supermoto niż. To 500 niż, jest, no. Ten, niż krosówą 450. No, weź ten, nóżkę. Krosówy to tak ręce bolą. No, nóżkę weź, majster, zajepij. Będziemy się na filmiku oglądać? No coś może skleję. Ja to mam problem, że nagram, a później nie chce mi się tego skleić. Ale coś może skleję w tygodniu, jak będę miał czas. Teraz wczoraj pojeździłem składa, kurwa, kaczorek kładem moim, jak odpierdala, o Jezu. Dał gazu na dwa koła, oczy takie, mówię, ja pierdolę, zaraz się rozjebie, no. Czyli kontent robi. No. To jedziemy na ten, co? Dobra, trzymajcie się.